Dzień dobry, Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Zacznę dzisiaj od cytatu. Cytat pochodzi od Brené Brown, jednej z badaczek wstydu. Brené Brown jest fenomenalną autorką, odsyłam do jej książek, jej publikacji, jej podcastów i TED Talks, które są naprawdę fenomenalne, mają niesamowite wyświetlenia. Brené zadała kiedyś bardzo interesujące pytanie. Pytanie, które też... Czasami zadaję niektórym ludziom, z którymi pracuję, i szczególnie, kiedy mają problem z kontrolą. I to pytanie brzmi: pokaż mi taką sytuację. Spróbuj wyobrazić sobie albo powiedzieć mi taką sytuację, która jest pod pełną kontrolą. Dokładnie wiesz, jaki będzie miała przebieg i wynik, i wymaga odwagi. To jest fenomenalne pytanie. Bo ja jak dotąd zadając to pytanie, Brnej. Która na swoich mediach również to mówi, gdy ona zadaje to pytanie, to do tej pory nikt jej nie odpowiedział. <laughs> A ona pracuje z różnymi ludźmi. Ja pracowałam na przykład też z byłymi żołnierzami, z policjantami, z strażakami, lekarzami, lekarkami. Yy, I pośród tych wszystkich ludzi tak naprawdę nikt nie potrafił powiedzieć, podać takiej sytuacji. Wiecie dlaczego? Bo takie nie istnieją. <laughs> Nie ma takiej sytuacji, która jest pod pełną kontrolą. Dokładnie wiemy, jak przebiegnie i wymaga odwagi. <laughs> Zmierzam do czegoś dzisiaj, wiecie? Bardzo wiele osób, z którymi pracuję, kiedy się ich pytam, czego potrzebują, żeby zacząć żyć, czuć i um, być takimi, jakimi chcieliby być, to w procesie jakby dopytywania, czego potrzebują i czego potrzebują, żeby wzbudzić sobie to, czego potrzebują, Dobijają do punktu, potrzebuje ufności i potrzebuje odwagi. A kiedy ich dopytuję, czego potrzebujesz, z kolei, żeby poczuć tę odwagę, tutaj zazwyczaj się ta odpowiedź ucina. Ale coś w tych ludziach mówi im i gdzieś w jakiś sposób nawiązuje do takiej części siebie, takiej bardzo mocno ukrytej, bardzo wstydliwej, części, która jest oparta na kompletnej bezbronności. Kompletnej bezbronności. I teraz tak, żeby dobić do punktów, w którym stajemy się odważnymi, to musimy dobić do punktów, w którym jesteśmy kompletnie odsłonięci, pozbawieni jakiejkolwiek kontroli nad procesem, efektami, nad wynikami, nad tym, jak jesteśmy oceniani. Innymi słowy, jesteśmy kompletnie bezbronni. I umówmy się, kto lubi być bezbronny, ja nie cierpię. Nie cierpię być bezbronna. Ja wiem, że to jest bardzo ważna postawa, do której trzeba dobić, żeby właśnie no, wzbudzić w sobie te jakości, o które nam chodzi, aby dostać to życie, którego chcemy, i odpuścić to, co nam już nie służy. Potrzebujemy dobić do takiego punktu. Niemniej to jest potworne położenie, i ja nie znam osoby, która na przykład powie: Ja uwielbiam być zawstydzona i yy, kompletnie wystawiona na szykanę. Albo nie, ja bardzo lubię moją totalną wrażliwość i bezbronność w momencie, kiedy kompletnie nie wiem, co się dzieje i, i czuję się jak głupek, niekompetentny. No, umówmy się, nie ma takiej osoby. A ile to nie jest po prostu prześmiewcza w jakiś sposób, okej? Okay? To, to tak, tak autentycznie to, to, to nie ma takiej osoby. A bezbronność jest bardzo ważna i bezbronność odgrywa niesamowitą, bardzo ważną rolę w rozwoju i w rozwoju seksualnym człowieka. Ja skupię się dzisiaj na tej drugiej kwestii, bo gdzie, jak nie w sytuacji, kiedy jesteśmy kompletnie obnażeni nie tylko z ubrań, ale też z jakiejś fasady, którą sobie tworzymy, to gdzie, jeżeli nie w takiej sytuacji, jesteśmy najbardziej odsłonięci? I to najczęściej jest właśnie w seksualności, takiej prawdziwej seksualności, w prawdziwych sytuacjach, które są oparte na tym, jak się czujemy w danym momencie, jak myślimy o sobie. Gdy się tak czujemy w tym momencie i jak wyrażamy to, bo to jest postawa oparta na autentyczności. I kiedy tę postawę wprowadzamy w seksualność, to jest, to jest ten rodzaj seksu, ten rodzaj zbliżeń i intymności, który jest najbardziej transformujący. Podświadomie tego pragniemy. I szukamy tego w jakiś sposób, i to jest bardzo widoczne. Ludzie tęsknią za takiego rodzaju jakościami, tęsknią za taką bliskością, taką intymnością, tak transformującą wielką siłą, tęsknią za tym, i dlatego w jakiś sposób patologizuje się drogę ku temu. I w dzisiejszej kulturze, i w dzisiejszych społeczeństwach widzimy to bardzo wyraźnie, na przykład poprzez pornografię, poprzez tak bardzo duże zepchnięcie seksualności, edukacji seksualnej kobiecości i cielesności na jakieś marginalne sprawy, bo to jest nieważne, rozwikłacie to sobie, jak będziecie dorośli. Otóż nie. Jeżeli nie jesteśmy tego uczeni i nie uczy się nas dobrego powiązania z naszym ciałem, to sorry, ale w pewnym momencie robi się taka dysocjacja pomiędzy nas, pomiędzy nami, a naszymi ciałami i także ekspresją seksualną. I szuka się drogi powrotu do tego, ale ponieważ no, nie mamy dobrych wzorów i przykładów, no, czyli rodzice rzeczywiście byli na tyle blisko siebie, że pokazali tak dobry wzór swoim dzieciom żeby one naprawdę miały bardzo łagodny że tak powiem wlot w dorosłość ze swoimi innymi problemami niż mieli ci rodzice takich domów jest bardzo mało one są one istnieją oczywiście że tak ale jest ich bardzo mało i to też ta niestety ta tendencja jest wzlicniana przez to że w szkole i w kulturze nie ma pozytywnych wzorów żeby je dostać to trzeba ich już świadomie szukać jeżeli mnie oglądasz, to dlatego, że szukasz czegoś takiego. Ale czy było ci to dane? Nie. Mi też nie było dane. Ja też musiałam tego szukać i kompletnie zmieniać moje przekonania w tym. Szczególnie o seksualności, cielesności, kobiecości, o intymności, o seksie. I poprzez to, że stawałam się kompletnie bezbronna, bo okazywało się, że to, co myślę, czuję, to, co myślę, że jest prawdziwe, jest nieprawdą. I ja nie wiedziałam, kim jestem. I bardzo wiele moich klientów, moich klientek to są osoby, które nie wiedzą na jakim się etapie, kim są. Zastanawiają się to w zasadzie, czyje życie ja odtwarzam. To jest bardzo przykre położenie. No i właśnie wymaga bezbronności, żeby to przyznać. Wymaga puszczenia kontroli. Puszczenie kontroli wymaga z kolei ufności do siebie. Nie do świata zewnętrznego, do siebie, że to, co się ze mną dzieje i to, jak ja to odczuwam, to ja to jakoś uniosę. A jeżeli w tym uwikłana jest jakaś inna osoba, czy osoby, to ja też uniosę to, jeżeli one w jakiś sposób mnie zawiodą na tym etapie i będę potrafiła, czy potrafił to zakomunikować, przedstawiając, jak się z tym czuję i co myślę o tym, co czuję, jednocześnie pokazując im, może spróbujemy zrobić coś razem, może w jakiś sposób pomożecie mi, czy pomożesz mi, po prostu swoją obecnością, w czasie, gdy ja sobie radzę ze sobą, wiedząc, że jednocześnie mogę liczyć na Ciebie. Że, że gdzieś jesteś w tle i, i mogę po prostu się oprzeć na chwilę, gdy mi zabraknie sił. To wymaga ogromnej bezbronności. Tylko, że ta bezbronność jest bezpośrednim źródłem odwagi. To z niej ona wykwita. Na tym w gruncie ona wzrasta. W takich momentach um, kompletnej ekspozycji emocjonalnej, kompletnego braku kontroli nad sobą, nad efektami, gdy się sięgnie swojej bezbronności i nauczy się w niej. Być na moment. w takich momentach transformujemy się kompletnie. I to są momenty, kiedy no, to nie jest przyjemne i nigdy nie będzie. Naprawdę, jeżeli, jeżeli brać pod uwagę to, jak przebiega rozwój w pewnym momencie, to rozwój na początku jest fajny. To są takie jednoroczne tęcze, medytacje, przyciąganie i w ogóle takie zachwycenie wdzięcznością i dalej w rozwój. <grym> Tym więcej dostrzegamy tych rejonów siebie, które każą nam być bezbronnymi. Każą po prostu, bo to z tego rejonu można rzeczywiście coś zmienić i coś zrobić, i okazuje się, że to wszystko zawsze mieliśmy my w środku. O ile jesteśmy gotowi na to, żeby być bezbronnymi. Bo wiele ludzi mówi: Ja też dawniej tak robiłam. Ja jestem gotowa na to. Ja mam gotowość w sobie. Ja tego pragnę, tego chcę. Jestem gotowa. Naprawdę. Jeżeli mówimy, że jesteśmy na coś gotowi, to właśnie przyciągamy to, czego potrzebujemy, żeby dostać wydarzenie czy kontekst, w którym się okaże, jak bardzo jesteśmy gotowi, ile warte są nasze słowa w tym momencie, ta nasza afirmacja o tej gotowości. A wtedy najczęściej się odsuwamy, bo to jest za dużo bólu. A może jednak to nie moje, a może jednak ja nie jestem gotowa akurat na to, a może moja gotowość jest gdzieś indziej. Ale nie, właśnie to jest moment, kiedy trzeba pobyć w tej bezbronności na chwilę i tam się wszystko zweryfikuje. Tam się zweryfikuje, czy to, czego pragniesz, to było faktycznie takie twoje i kieruje cię w stronę ciebie samego czy ciebie samej, w stronę swojego źródła. W tym ogromnej potęgi związanej z połączeniem z twoim ciałem, gdzie mieszka twoja intuicja, gdzie mieszka twoja seksualność, która dodatkowo zasili cały ten proces. I bycie bezbronnym, bycie bezbronnym jest, no tak jak wspomniałam, niezwykle trudne. Jest bardzo trudne, ale niezwykle wynagradzające. W pewnym momencie w rozwoju zdajemy sobie sprawę, i bardzo życzę każdemu dobicie do takiego punktu, że w rozwoju nie chodzi o to, żeby nabierać nowych umiejętności, ale puszczać coraz więcej iluzji. Puszczać je. I co więcej, im dalej w rozwoju jesteśmy, tym bardziej bezbronność gra większą rolę. Tym bardziej i tym częściej jej doświadczamy. I uwaga, jesteśmy po prostu coraz lepsi w opiekowaniu się sobą, gdy czujemy się właśnie tacy niekompetentni, głupi, z niemądrzy, ogłupieni, samotni, zawstydzeni, źli, zawiedzeni. W takich momentach jeżeli dobrze prowadzimy swój rozwój, to po prostu opiekujemy się sobą znacznie lepiej. Ten moment takiego totalnego załamania, on trwa znacznie krócej. I co więcej, gdy ten moment przychodzi, opiekujemy się sobą lepiej i ten moment trwa krócej, to wychodzimy też z niego znacznie szybciej. Ja jestem prostą dziewczyną i kiedy pomyślę sobie o tym, że rok ma 365 dni i w ciągu tego roku, dajmy na to, Moje dawne życie polegało na tym, że przez 9-10 miesięcy miałam depresję, a dwa miesiące było całkiem spoko. To to nie było za dobre życie. Ale dziś, gdy pomyślę, że tak całościowo, jak spojrzę na cały rok, i przez trzy tygodnie, tak łącznie, w ciągu tego roku, gdzieś tam to jest rozłożone, jest naprawdę bardzo źle, ale tak, tak naprawdę źle, tak totalnie ja powiem wprost, zjebanie, to to jest naprawdę genialne życie. Jest naprawdę super życie i to się bierze tylko z tego i aż z tego, że zaczęłam sobie pozwalać na to, że jestem bezbronna. Przyznawać, nie wiem, nie umiem, nie potrafię, nie znam się. Przyznawać, um, potrzebuję pomocy. Przyznawać, um, jest mi wstyd prosić. Um, nawet teraz, gdy o tym mówię, to gardło mi się odrobinę ściska. I. I w seksualności również. Chciałabym, ale boję się poprosić. Chciałabym, ale boję się nawet powiedzieć. Jest mi dziwnie, gdy coś robimy razem, to czuję się bardzo niekomfortowo, wolałabym coś zmienić. To są momenty, kiedy jest się bardzo bezbronnym. Ale uwaga, z drugiej strony tej bezbronności, pobycia w tym przyznania się do niej, wyrażenia jej w tak autentyczny, prawdziwy sposób. Tylko z punktu ja. Gdzie to jest moje, i biorę za to odpowiedzialność, i to opisuję, i mówię, jak się z tym czuję, i mówię, jak myślę o tym, jak się z tym czuję, i konfrontuję to, uwaga, z rzeczywistością bądź z drugim człowiekiem. Konfrontuję to. A jak ty myślisz, albo co ty o tym sądzisz, albo jak możesz mi pomóc, albo czy będziesz dla mnie dobry i wyrozumiały, gdy ja sobie z tym radzę? Czy mogę na ciebie liczyć? Jeżeli dobijamy do takiego punktu. To seksualność niezwykle rozkwita. Staje się szczera, oparta na prawdzie. I tu naprawdę można nie wiedzieć, i z tego punktu, nie wiem, uwaga, dzieje się coś niesamowitego. Z punktu bezbronności. Nie wiem, jestem niekompetentna, nie umiem, nie potrafię. <grymne> Uczymy się. Zamiast kwestionować, zaciekawiamy się, nabieramy czegoś nowego. Nabieramy właśnie odwagi, ufności, przyjemności. I integrujemy się jako ludzie. Głęboko się integrujemy. I bardzo tego Wam wszystkim życzę. Także ufam, że to wideo też coś Wam da. Jeśli tak, to świetnie. A jeśli nie, to też to całkowicie rozumiem. Natomiast, jeżeli czujesz, że jesteś osobą, która pragnie połączyć się ze swoim seksualnym potencjałem, ze swoją cielesnością, jeżeli jesteś kobietą, która wie już, co to znaczy dla niej, bo już tego doświadczyła. Połączyć się na moment z takim elementem siebie, który jest dziki, fascynujący, taki niesamowity i on gdzieś uleciał, ale tęsknisz do niego i chciałabyś go zatrzymać, wzmocnić w sobie, wprowadzić w swoje relacje, wprowadzić w swoje życie w siebie, ale nie wiesz, jak to zrobić, to odezwij się do mnie. Pod opisem filmu jest link, w którym możesz zabukować spotkanie ze mną i to jest konsultacja, która do niczego nie zobowiązuje i nie kosztuje ciebie nic, ale może podczas tego spotkania wskaże ci, co zrobić i jak żeby Twój rozwój nabrał rozpędu i żebyś wiedziała, w którą stronę pójść. A jeśli zechcesz wziąć udział w warsztatach grupowych kobiet rozkochanych w rozkoszy lub w procesie indywidualnym, który Ci zaproponuję, to uczynisz mi wielki przywilej i masz wtedy moje 100%. Ale to będzie już tylko Twoja decyzja. A ja życzę Wam wszystkim soczystości, mniamuśności, przyjemności i pobądźcie czasem bezbronni. Do zobaczenia, do usłyszenia.